historycznie największy kontrakt w branży wodno-kanalizacyjnej. Nie ma jeszcze takiej instalacji w tym kraju. Instalacja dotyczy przygotowania wody technologicznej. Wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli na ten moment i trzymajcie za nas kciuki, bo to jest ważny temat. Dobre prowadzenie kontraktu to przede wszystkim właściwi ludzie na właściwych miejscach. My patrzymy trochę dalej i bardzo zachęcamy do tego, żeby akcjonariusze również patrzyli szerzej na spółkę, nie tylko z perspektywy 3 miesięcy. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o portfelu zamówień spółki Atrem i o tym, jakie są wyniki w pierwszym kwartale 2023 roku. Naszymi gośćmi są dziś członkowie zarządu spółki, prezes Andrzej Goławski. Dzień dobry, witam wszystkich. I zastępca Przemysław Szmyt. Dzień dobry. Prezesie, miejmy te formalności za sobą. To jest najmniej tak naprawdę ciekawy wątek, ale zawsze dbamy o akcjonariuszy, w szczególności inwestorów indywidualnych, więc omówmy krótko wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Przychody wyniosły 19 milionów złotych. W porównaniu do analogicznego okresu oznacza to spadek o 41%. Znaczna zmiana poziomu przychodów spółki rok do roku jest konsekwencją harmonogramu realizacji, zawierania oraz specyfiki kontraktów. O tym zaraz porozmawiamy. Jeszcze wynik, jeśli spojrzymy na przykład na działalność operacyjną, jest strata na poziomie 1,9 miliona. Gdybyśmy mogli porozmawiać, jak wygląda ten pierwszy kwartał i o co chodzi z tymi kontraktami, gdzie tych milionów zakontraktowanych jest wiele, a w pierwszym kwartale była strata. Nie, no, jasne, że z wykonania pierwszego kwartału nie jesteśmy zadowoleni. No, to jakby nie trzeba wielkiego komentarza. Natomiast no, my patrzymy trochę dalej i bardzo zachęcamy do tego, żeby akcjonariusze również patrzyli szerzej na spółkę, nie tylko z perspektywy 3 miesięcy, wybranych wycinka tych 3 miesięcy z danego roku. Te lata zawsze się będą różnić między sobą, tak samo i kwartały będą się różnić między sobą, ale to wynika, z tego akurat się cieszymy, coraz mniej od takiej czystej sezonowości, ta nasza produkcja i nasza działalność coraz mniej zależy od pogody tak naprawdę, a coraz bardziej zależy po prostu od struktury kontraktów. Trzeba pamiętać, że rok temu w analogicznym okresie mieliśmy bardzo mocno rozpędzoną tłocznię odolanów i tam nasze działania były no, bardzo zaawansowane i dawały dużą sprzedaż. W tym roku, akurat w pierwszym kwartale, Wody Polskie na przykład, które są jednym z kluczowych kontraktów, czy też GPZ Garbary w Poznaniu, duży GPZ, one dopiero się rozpędzały. Wody Polskie trochę bardziej, a GPZ to chyba Przemek, który się na co dzień u nas zajmuje przede wszystkim produkcją, powie też, że na Garbarach w zasadzie żeśmy przygotowywali teren do działania, do pracy. Dopiero jakby drugi kwartał to jest taki bardzo zaawansowany czas na Garbarach. Takie mieliśmy kontrakty, które dawały stosunkowo mniej obrotów, no a koszty, jakie mieliśmy, no to one są mniej więcej stałe. Tak? Tutaj nie ma żadnych zasadniczych zmian w kosztach ogólnego zarządu czy tych kosztach związanych z działalnością spółki. Ta kwota pozostała do realizacji z wszystkich podpisanych umów to 456 milionów złotych, a 253 miliony to kontrakt dla PKN Orlen. Gdybyśmy mogli widzom wyjaśnić, na czym polega ta inwestycja, no bo chciałbym uzyskać prostą odpowiedź, unikając sformułowań woda zdekarbonizowana, wydzielanie osadu, demineralizacja. Tak, chciałbym się dowiedzieć, na co można wydać 250 milionów złotych. Dla Was oczywiście, bo cała ta impreza kosztuje Orlen 1,3 miliarda. Nie cała, tak. No jesteśmy tam w konsorcjum z SIN-em, gdzie SIN jako lider konsorcjum odpowiada za część technologiczną i budowlaną. Nasz zakres sprowadza się do części energetycznej, automatyki i teletechniki, czyli tym, co na co dzień się zajmujemy. A cała instalacja, pomimo że jest jakby umiejscowiona w sektorze Gas and Oil na terenie zakładu w Płocku, instalacja dotyczy przygotowania wody technologicznej, czyli wody do produkcji tych produktów, których temat dotyczy. I część technologiczną tej wody, czyli cały proces uzdatniania czy wzbogacania tej wody o te pierwiastki czy o te związki, które są niezbędne do tej produkcji, za to odpowiedzialny jest lider. My jakby zapewniamy tam sterowanie tym procesem, tym systemem, zasilanie.
Zasilanie w energię elektryczną, bo proces zasilany w wodę jest z Wisły, tak akurat jest. W Płocku. I ciekawie, jeśli to jest taki duży kontrakt, historycznie największy, prawda, dla spółki? Historycznie, jak sięgam pamięcią, to pewnie tak, ale to też trzeba pamiętać, że to jest historycznie największy kontrakt w branży wodno-kanalizacyjnej. Nie ma jeszcze takiej instalacji w tym kraju, ale też nie ma takiej, nie było jeszcze nigdy takiego procesu rozbudowy rafinerii w Płocku, jaki jest obecnie wykonywany. Także no, tam się dzieją duże rzeczy. Głęboko w to wierzymy, że z dużą korzyścią dla rafinerii, dla Orlenu i generalnie dla nas wszystkich, no bo to jest niezwykle ważna instalacja. Jak wy się przygotowujecie do takiego kontraktu, który jest większy niż pozostałe? Przygotowania też były dosyć indywidualne. Tu skupiliśmy się przede wszystkim na zbudowaniu zespołu. Dobre prowadzenie kontraktu to przede wszystkim właściwi ludzie na właściwych miejscach. Także ten proces trwa, jest zaawansowany. Może nawet powiedzieć, że jeżeli chodzi o kadrę taką zarządzającą, menedżerską, to jest w końcowej fazie. Także mamy naprawdę 70% zespołu docelowego już dzisiaj, gdzie jest to etap na razie projektowy. Nie siedzimy na budowie, jeszcze nie jesteśmy na budowie. Znaczy jesteśmy częściowo w rozbiórkach, natomiast budowa jeszcze nie trwa jako budowa. Ale zespół mamy zmontowany i już pracujemy w tej chwili już pełną parą na tym temacie. No, chciałem powiedzieć, że zgodnie z planem, ale to nie jest do końca prawda, bo my jakby produkcyjnie, Przemek, wyprzedzamy trochę plan, nie? Czyli patrząc na harmonogram ten planowany, kontraktowy versus to, co się wydarzyło, no to na te rozbiórki weszliśmy faktycznie z wyprzedzeniem mniej więcej 67 dni. Oczywiście to jest początkowa faza. Wydaje się, że na ten moment to wszystko wygląda dobrze i idzie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Przy takim kontrakcie, jak mówisz, 67 dni wyprzedzenia, czy wszystko jest zaplanowane co do dnia na kilka lat do przodu? To jest generalnie tak. Nie? Natomiast trzeba pamiętać, że te plany czy harmonogramy są rewidowane, one są ściśle kontrolowane zarówno przez nas, jak i przez klienta. Natomiast sekwencja działań na takim zadaniu, które jest jakby no bardzo, poszczególne branże są bardzo od siebie zależą i bardzo są powiązane. No to też tłoczenia Dolonów nam pokazała, jak bardzo ważne jest to, żeby się nawzajem jak gdyby w konsorcjum kontrolować i mobilizować. Nie? Na ten moment ta mobilizacja wygląda dobrze, bo mamy przyspieszenie, tak? Ale tu mamy świadomość, że to jest początkowa faza realizacji projektu i to jeszcze niewiele może znaczyć. Nie? Także, natomiast jest to istotne, że od początku nie mamy tak zwanego zimnego startu, nie? Że tam startujemy z procedurami, z przygotowaniem tego projektu, już projektujemy, będziemy niedługo składać pozwolenia na budowę. No to wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli na ten moment i trzymajcie za nas kciuki, bo to jest ważny temat i cieszymy się, że przede wszystkim zespół się już ukonstytuował w dużej części, no i że działamy już tam, naprawdę działamy. Przypomnę, jakie jeszcze inne kontrakty Atrem realizuje. Dla Metra Warszawskiego system ochrony tunelu, dla Wód Polskich pomiary hydrologiczne i sterowanie, Enea Operator budowa linii kablowych Garbary-Cytadela. Mamy także inne projekty energetyczne, Barlinek Inwestycje, to jest stacja elektroenergetyczna i tak dalej. I ostatni, gdzie mieliśmy komunikat na początku czerwca o unieważnieniu tego zamówienia, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie raz jeszcze będzie sprawdzał, kto złożył najlepszą ofertę na budynek garażowy dla pojazdu Rosomak. Tak. Tak, taką decyzję podjął zamawiający, powtarza jakby ten swój proces decyzyjny. No czekamy na tą decyzję, zobaczymy co będzie dalej. Pomiary hydrologiczne i to całe sterowanie dla Wód Polskich, na jakim tu jesteśmy etapie? Przemek? No, tak jak tutaj Andrzej powiedział, ten pierwszy kwartał, drugi zaawansowanie było powiedzmy może nie szło nie było mocno rozpędzone, natomiast teraz jesteśmy w fazie rozbudowy praktycznie wszystkich obiektów. Nie? Kupowaliśmy materiały, kontraktowaliśmy. Możemy wymienić lokalizację? To jest okolice. Możemy nie mieć tyle czasu, bo to jest ich ponad 130, także. 130 ale... punktów. Nie? Natomiast no. Jest to Wrocław, Kotlina Kłodzka, od Wrocławia patrząc na Odrę i w górę, i w dół.
czy w dół i w górę, w zależności od biegu rzeki. Jak pojedziecie na wakacje, na przykład nad zbiorniki, nad Soliną, to akurat nie, to nasz, nie, partner, nasz partner, ale jest bardzo ładna okolica, właśnie Ziemia Kłodzka, Kotlina Kłodzka, tak. I tam te wszystkie sztuczne zbiorniki, które są, no to prawdopodobnie naszych ludzi tam spotkacie w tym czasie. Okej, okay. Jak ten system będzie skończony, co uzyska zamawiający, jaki będzie efekt? No, co uzyska? No, będzie miał kontrolę nad tym, co się dzieje na rzekach. Jak będzie znał poziomy tych rzek. W sensie przepływowym. Przepływowym. Czy będzie kontrolował stan złotych alg, to nie z naszym, nie przy udziale naszego projektu. I mamy w zakresie projektu analityki wody, nie? Także nie wiem. A szkoda. Także poziomy, przepływy, poziomy w zbiornikach, czyli wszystkich po drodze, jeżeli są jakiekolwiek zasobniki wody, to tam jest wszystko opomiarowane i te dane spływają do poza tym inne obiekty technologiczne, jak jazy, śluzy. Na każdym z tych obiektów dokładamy pomiary i tak, żeby zamawiający miał pełną wiedzę, co się dzieje. Ważna część dużego zadania, większego pomysłu, który jest realizowany po tej mega powodzi, to już ta sytuacja we Wrocławiu. Po tym, jak nawet już w tej fazie, jak jest zrealizowany ten projekt przeciwpowodziowy, się nie powtórzy, a to, co nasz system pozwoli uzyskać, to taki bardziej zautomatyzowany przepływ informacji. Nie? To jak się to wszystko zakończy, to w zasadzie będzie taki automatyczny system sterowania różnymi obiektami i urządzeniami hydrotechnicznymi w tamtej części Polski. I w trybie takim online'owym te wszystkie pomiary będą w centralnych dyspozytorach, tak żeby operatorzy mieli stały podgląd, co się dzieje właściwie w danej chwili, w czasie rzeczywistym. Nie? Pamiętamy film, nie? To tej sytuacji już nie będzie, że trzeba będzie jakieś papiery oglądać, to wszystko będzie online w systemach. To ciekawe. Dotknijmy jeszcze, mówiąc tak kolokwialnie, działki energetycznej. Chcę zapytać zarówno, jak idzie Wam w tych realizacji tych kontraktów, ale też w naszych rozmowach, Andrzeju, często rozmawiamy o modernizacji polskiej elektroenergetyki. Jak widzisz sytuację na rynku, czy jeśli chodzi o to, ile jest kontraktów dla takich firm jak Wasza, to sytuacja się poprawia? No, generalnie, jak postrzegasz to, co się dzieje w ostatnich miesiącach? No, pierwszy kwartał pokazuje, że ten poziom ofertowania się nie zmienił, może nawet się bardziej nasilił chyba. Jest więcej tematów do ofertowania, bo potrzeb to, że jest bardzo dużo, to się jakby nic nowego, nie? To się nie zmienia. Mało aktywny jest obszar południowej Polski. Widać, że Tauron ma jakiś kłopot i nie ogłasza przetargów. Natomiast większa intensyfikacja na zachodzie, na północy, czyli odpowiednio Enea i Energa. PG również, tam jesteśmy też mocno aktywni. Pozyskaliśmy, jak wiecie, pierwszy kontrakt. Cieszymy się z tematów Czarnej Białostockiej. No i sukcesywnie widać, że ten program się realizuje. Za wyjątkiem tego południa Polski, choć nie mam takiego wrażenia, żeby na południu Polski nie było potrzeb. Nie? Bardziej z jakiegoś powodu się to zatrzymało w inwestowaniu poprzez grupę Tauron. Mają swoje pewnie jakieś inne pomysły. Dziękujemy. Cieszę się, że udało nam się dziś spotkać. Mimo, że ten wynik w pierwszym kwartale jest gorszy, to chciałbym zwrócić uwagę naszych widzów, że staramy się co kwartał tutaj omówić wyniki właściwie każdej ze spółek giełdowych z grupy kapitałowej Immobile. Nasz zespół relacji inwestorskich jest zawsze otwarty. Można nawet pisać pod tym filmem pytania, można też dzwonić do naszego zespołu na wszystkie pytania akcjonariuszy indywidualnych. Chętnie odpowiadamy. Dziękujemy za dziś. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia.